Musisz poradzić sobie sam i to sprawia, że się obawiasz. Czy tak? No nie wiem. Może właśnie tak. Posłuchaj, coś ci opowiem. Kiedyś tak samo, jak ty myślałem, bałem się obcych toalet. Lubiłem tylko moją łazienkę, innych nie chciałem znać wcale. Aż raz się wreszcie odważyłem do obcej wejść do toalety. Gdy skorzystałem, poczułem ulgę, tak jakbym dotarł do mety. Bo widzisz, z toaletą to trochę jest jak z metą. Dobiegnij, załatw sprawę i miej czas na zabawę. W przedszkolu i u babci, na benzynowej stacji, u kolegi w domu, u cioci na kolacji. Jeśli potrzebujesz, poszukaj ubikacji, skorzystaj z ubikacji. Teraz wy, chłopaki! Bo widzisz, z toaletą to trochę jest jak z metą. Dobiegnij, załatw sprawę i miej czas na zabawę. W przedszkolu i u babci, na benzynowej stacji, u kolegi w domu, u cioci na kolacji. Jeśli potrzebujesz, poszukaj ubikacji, skorzystaj z ubikacji. Różne na świecie są toalety i każdy czasem się boi. Lecz jeśli jednak się zdecydujesz, co każdą można oswoić. Wejść powolutku i się rozejrzeć, co gdzie jest i co gdzie leży. A potem zebrać się na odwagę i w swoje siły uwierzyć. Tak, Kładzio! Uwierz w swoje siły! Ja w ciebie wierzę! Ja też! Ja chyba też w siebie wierzę! Super! Bo widzisz, z toaletą to trochę jest jak z metą. Dobiegnij, załatw sprawę i miej czas na zabawę. W przedszkolu i u babci, na benzynowej stacji, u kolegi w domu, u cioci na kolacji. Jeśli potrzebujesz, poszukaj ubikacji, skorzystaj z ubikacji. Ubikacji. I kiedy znowu będzie ci ciężko, gdzieś w obcej toalecie, to pomyśl sobie, że będzie lepiej, kiedy już będziesz na mecie. Choć czasem trudne to wyzwanie, choć nie mam siły i chęci, może ten refren mi dopomoże, zachowam go więc w pamięci. Bo widzisz, z toaletą to trochę jest jak z metą. Dobiegnij, załatw sprawę i miej czas na zabawę. W przedszkolu i u babci, na benzynowej stacji, u kolegi w domu, u cioci na kolacji. Jeśli potrzebujesz, poszukaj ubikacji, skorzystaj z ubikacji. Ubikacji. Bo widzisz, z toaletą to trochę tak jak z metą. Dobiegnij, załatw sprawę i miej czas na zabawę. I u babci, na benzynowej stacji, u kolegi w domu, u cioci na kolacji. Jeśli potrzebujesz, poszukaj ubikacji, skorzystaj z ubikacji. Jestem strasznie ciekawy, jak wygląda twoja łazienka, Pupiku. I chyba muszę ją szybko zobaczyć. Ojo. Chyba muszę szybko się położyć. Świetnie!